Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga książkowego Górowianka. Zapraszam Was na spotkanie z trybem czytania. Tryb czytania to niedługie opowieści o przygodach Emmy Bridge'a i Hubsa. W książce Moby w świecie podstawowym mamy historię o poszukiwaniu zwierzątka dla Emmy. Patrząc na relację Bridge'a i jego oswojonego wilka Hubsa, stwierdza, że ona też chciałaby mieć takiego pupila, z którym może bawić się, miło spędzać czas. Poszukiwania są dość długie, czasami niebezpieczne, pełne zaskakujących sytuacji. No i w końcu udaje jej się znaleźć takiego moba, zwierzątko, z którym będzie czuła się świetnie i który będzie dopasowany do jej potrzeb. Ciekawa lektura. Druga opowieść, Górskie wyzwanie, to historia o wyprawie na najwyższy szczyt. Na pomysł takiego wyzwania wpada bohaterka, czyli mamy takie lekkie pokazanie, że dziewczyna może być tak samo pomysłowa i żądna przygód, co niestety w większości przygód jest nieco inaczej, bo pokazuje się właśnie, że to chłopacy są tacy pomysłowi, żądni przygód, a dziewczynki ciche i spokojne. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Tu oboje bohaterów jest żądnych przygód, chcą przeżywać niezwykłe rzeczy. Czasami pakują się na własne życzenie w niebezpieczeństwa, ale od czego mają siebie? Żeby sobie wzajemnie pomagać i wspierać się. Te książeczki mają niewiele tekstu, dużą czcionkę, bez szeryfów i dzięki temu łatwiej jest czytać osobom, które dekoncentrują się w przypadku, kiedy mają za dużo elementów w tekście. Tak jak widzicie, ilustracje są piękne, książeczki są niedługie, cieniutkie. No, można by powiedzieć jak zeszyty 32-kartkowe, bo właśnie takiej wielkości są 16-kartkowe, bo 32 strony. No i takie właśnie grubości są. Różni to, że od zeszytów, że no, inaczej są zszyte te strony, tak bardziej książkowo. No i w środku mamy śliskie strony, no i oczywiście ilustracje i ciekawą opowieść. Świetna seria, wychodząca naprzeciw dziecięcym potrzebom poznawania historii bliskich im ze świata gry. Polecam i do zobaczenia.